Siemano, witam Was w kolejnym odcinku na moim kanale. Tym razem zabiorę Was na relację z gali Cloud MMA 4, która wyszła spontanicznie, bo miałem nagrać tylko TikToka, a wyszła cała relacja. No i co, zapraszam Was do oglądania. O, ziomek z Górnika, schodź. Górnik Zabrze. No, tylko Górnik. No, tutaj ziomek z Górnika, bardzo prawilnie. W Łodzi ryzykownie, ale prawilnie. Idziemy na pierwszą walkę. Kto walczy? Rekordzista z jakimś? Rekordzista z Borem. A z Borem, no i obstawiam rekordzistę, zobaczymy jak to będzie. Rekordzista wygrał. Polecam kanał Kapix, Instagram Kasper Chmura 10. A ja polecam kanał Luisa Spuścińska. Tak, polecamy. Ja nagrywam filmy historyczne, ale teraz pierwszy mój taki vlog z jakiejś gali. Aha. Właśnie podchodzę do znanych osób, robię z nimi wywiady różne i promuję swój kanał. No, no i jaki film u ciebie jest najlepiej obejrzał? Tą środę wychodzi mój pierwszy odcinek, który jest o miejscowości o nazwie Bydlin. Podczas I wojny światowej odbywała tam się bitwa, jest tam zamek, więc myślę, że odcinek ciekawy. Link do niego, do mojego kanału znajdziecie na moim Instagramie Kacper Chmura 10 Podłoga. Kacper Chmura 10 Podłoga, zapraszamy serdecznie. Czyli dopiero startujesz z kanałem. Tak, startuję. No to życzę powodzenia, kochani, zostawiajcie suby, włączajcie dzwoneczki, zapraszamy. To jego drugi odcinek na kanale. Tak, to będzie drugi. Tak. No to życzymy powodzenia. Dziękuję. Z operatorem, czy... Kolega, dziękuję. Dziękuję, również powodzenia. Ogólnie nagrywam teraz za Kacpra i wychodzi do walki Lizak, więc od razu Wam to nagrywam. Przegrał. Sekwento ładnie. Przede wszystkim broni obalenia. Ja myślę, tak z mojej perspektywy, że to się zagrało, że Lizak bardzo dużo trafi. Myślę, że Sekwento wygrał pierwszą i drugą jednym punktem. W trzeciej mogło to pójść w dwie strony, ale obstawiam 2-1 Sekwento. Co ty obstawiasz? Ja obstawiam Lizak. No sercem za Lizakiem i będzie słychać. Ja jestem sercem za Sekwento. Na zwycięzcy tego pojedynku, który zostaje. Sekwento. No, mówiłem. Brawo, Sekwento. Walczy strolowany z bestią. Obstawiam strolowanego, że wygra dzięki swojej masie i też jest ogólnie lepszym zawodnikiem technicznie. Bestia jest, jego mięśnie mu przeszkodzą. No więc obstawiam strolowanego. No, strolowany w poprzedniej rundzie był bity, a teraz słuchajcie, się odwraca. Już byłem pewien, że przegra. Ale wygrał! Strolowany! Odwrócił zupełnie przebieg tej walki na własną korzyść. Dlaczego sądzicie, że Lex wygra? No bo jest dobra, tak? No, to jest jedyny powód? Tak. Wierzymy w nią. Sądzisz, że Lexi wygra czy przegra? Sądzę, że Linkiej się zabije. Tutaj proszę porozmawiać. Ej, kośmaksiu, bo patrz, tu są fanki Lexi. A ja sądzę, że Lexi zostanie w dupę.
A ja też tak sądzę. Ja wstawiłem na nią nerkę. A ja swoją nogę? Ale na szczęście można żyć z jedną, więc wiesz. No wiem, a bez nogi trochę p***a, nie? Ale wygram, stary. Podejrzewam, że do drugiej walki to ona nie wyjdzie. Marta ją zleje, Marta trenowała w autobusie. Zaczekaj, ci dam Instagrama, tam jest link do kanału. I to jest link do kanału. I on ma OnlyFansa też, bro. Sądzę, że Lexi przegra, więc uważam, że pan z Buskutem miał rację. Ej, dobra, nagrywa się? Mam dla was story time. Ogólnie jak nagrywałem tę debatę i pytania do fanek Lexi i do Linki Master, wszedł we mnie jakiś pan. I nie byłoby w tym problemu, jakbym się dynamicznie poruszał, ale stałem w miejscu. I to wyglądało tak, jakby ten pan tak szedł w moim kierunku i coś takiego. No sorry byku! Widzowie, przed chwilą była walka Mindy z Romianczukiem. Minda ją przegrał przez kontuzję i niezdolność do walki, a teraz mamy walkę Ciosa z Jóźwiakiem. Zwycięzcą walki zostaje Adrian Ciosa! Jakaś kolonia, jakaś wycieczka z przedszkola chyba. Ile ich jest? Te! Ale armia! Te jak one do klatki wejdą, to wygrają chyba z tą Linkiewicz. Iść tam Antek do nich. Yeah. Właśnie widzimy, jak Lexi zalicza drugi knockdown, nie, bez liczenia, poślizgnęła się. Fanki Lexi już w tarapatach. Idziemy do nich. Ale wymiana. Idę robić reportaż fanek Lexi. Ogólnie chyba tego na polskim YouTube jeszcze nie było. Linki! Zdania są podzielone na trybunach, jak widzicie. I tam jeszcze widzicie, ciekawy. O kur! Ciekawy. O kurde. Widzę tutaj naprawdę ostre wymiany zdań. Takich dymów jeszcze nie było po stronie fanek Lexi. Co tu się dzieje? To jest już... Masz swoje miejsce? Tak. To zapraszam. Dobrze. Marta! Sobie właśnie Marta Linkiewicz. Właśnie Marta Linkiewicz oznajmiła. Że Lexi ma jaja i że kupnęła ją w grot. I za to przepraszam. My jesteśmy bardzo dumne i tak, pokazała z siebie, dała z siebie wszystko moim zdaniem. Wyszła 3 rundy, nie było nic. A byłyście tam na dole? Tam. Darłyśmy się. Jak wytłumaczycie wasze oszczerstwa? No bo jedna osoba tam z waszej bandy jakiś bulgaryzmy krzyczała. Nie przypisujcie tego mi. No, to nie ja. Miałeś rację. No ja wiem, że miałem rację. Udało mi się zachować moją nerkę na szczęście. No. To jest najważniejszy, stary. A sądzicie, że wyjdzie do drugiej walki Lexi? Myślę, że tak. Nie wiem, szczerze. Nie. Ja myślę, że tak. Nie wiem, ktoś napisał, że ma coś z kciukiem złamane, czy coś? No, mówię. A, no to raczej nie wtedy. Ale też dowiedzieliśmy się, że Lexi ma jaja. No, Linkiewicz tak powiedziała. No, możesz coś dodać, jak chcesz. Sorry, wybiłeś mnie z rytmu. I Jacek Murański. Marcin Cesarz Neumann. To jest chwila, to się dzieje.
Więc to by było na tyle w tym odcinku. Piszcie komentarze, czy wam się podobał. Możecie również pisać komentarze z pomysłami na inne odcinki lub na prowadzenie coś do tego formatu, który właśnie widzieliście. A mi nie zostaje nic innego niż zaprosić was do oczekiwania na moje następne produkcje i do zobaczenia.